Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę Wam, jak zorganizowałem sobie to oto biurko, które pewnie mieliście okazję kiedyś widzieć, czy to przy okazji tego czegoś, czy może przy jakiejś innej okazji. Nagram sobie to z ręki, bo będziemy wchodzić pod spód i tak będzie najwygodniej, także może trochę trząść czasem. No ale do rzeczy. O co chodzi? Może najpierw powiem o wymaganiach i o co mi tutaj chodziło, no bo biurko jak biurko, stawiasz monitory, komputer i jest. Chodziło mi o to tutaj, żeby było jak najmniej widocznych elementów tego zestawu, żeby wszystkie przewody były gdzieś tam pochowane i to, co tam zostało za pomocą nich uzyskane. A chciałem uzyskać taką możliwość, czyli oprócz, tak jak to było oryginalnie, peceta tylko i wyłącznie do tych monitorów, klawiatury, kamery i tego wszystkiego, chciałem mieć możliwość bardzo łatwego podpięcia laptopa i przełączenia tych wszystkich peryferiów właśnie na tego laptopa, czyli żebym mógł siedzieć dokładnie w tym samym miejscu, korzystać z dokładnie tych samych peryferiów, ale podpięte pod inny komputer. To się udało uzyskać. Oczywiście to jakaś stacja dokująca, switche, USB i tak dalej, biorą w tym udział. Natomiast to Wam pokażę za chwilę. Oprócz tego chciałem, żeby uzyskać to, nie ustawiając w okolicy dużo rzeczy. Są dwie myszki, bo jedna jest do peceta bardziej gamingowa, a druga to już taka do pracy. Tamtej drugiej już w sumie rzadko używam, więc pewnie się jej kiedyś pozbędę. Oprócz tego, widzicie, to jest drukarka, ona czasem jak drukuje, no to telepie tym wszystkim. Ten stół nie jest jakoś bardzo stabilny, więc jak ona drukowała, to się potrafiło trząść. No i tu fajna też rzecz, że wymyśliłem sobie wtedy, żeby zamontować monitory do ściany. No, przez to nawet jak się trzęsie, czy ja się oprę, no to monitory są stabilne i to bardzo fajnie działa. Oprócz tego też mamy miejsce na biurku pod spodem, więc można klawiaturę tam odsunąć i można coś na biurku robić. Także to wygląda dużo bardziej schludnie i bardziej minimalistycznie. Mówiłem o laptopie. No i właśnie, widzicie laptopa? Minimalnie go widać, o to chodzi, że on jest schowany pod biurkiem również, o tutaj w tym miejscu. Wisi sobie tak i jest podpięty jednym przewodem. To jest jakiś tam USB-C z Thunderboltem 3 czy 4. W każdym razie tym przewodem leci i zasilanie do laptopa, i sygnał do dwóch monitorów, Ethernet i podłączone są te wszystkie peryferia. Także powiedzmy, chcę iść do innego pokoju, czy na dwór, czy gdziekolwiek, nadal pracować na tym samym komputerze, to go odpinam, biorę i jest. Chcę wrócić, to też podpinam jeden przewód i jest. Niektórym może to się wydawać nic specjalnego, może już to widzieli, a inni mogą nie rozumieć, co w tym takiego fajnego. Otóż okazuje się, że przynajmniej może ja tak mam, ale jak miałem tutaj trochę więcej niż ten jeden przewód, czyli powiedzmy, i to będzie myszka, klawiatura, monitor nawet jeden, to już są 3 przewody, Ethernet, internet przewodem, 4. No to kurczę, za każdym razem jak chcieć zrobić jedną taką akcję, te 4 przewody odłączać i podłączać, no to no mi by się nie chciało. Stąd ten pomysł. Jeden przewód jest ok. No i tak jak widać, na biurku za dużo nie ma. Jest to wszystko pochowane. No i teraz najciekawsze, przejdziemy do dołu. Nie wiem jak tam będzie ze światłem, więc poświecę sobie telefonem. Ten stelaż ma, jak widzicie, jeszcze taką tutaj belkę. I tam jest dużo rzeczy schowane. Na przykład tam jest zasilacz od stacji dokującej. Duża część przewodów jest też tam schowana. Również na przykład takie ustrojstwo do nagrywania dźwięku schowane pod spodem. I jakoś te przewody za pomocą takich wydrukowanych części się tam trzymają. Dobra, wejdźmy tu jakoś pod spód. Doświetlę to może latarką. W każdym razie tutaj są rzeczy od jednego monitora, przewody jakoś tam pospinane. I właśnie chodziło też o to, żeby spinać to takimi jak najbardziej użytecznymi spinkami, bo kiedyś to spinałem tretkami albo jakimiś rzepami. Tam zawsze jak się chce coś zmienić czy coś odłączyć, no to chwilę zajmuje, a taki klik, wyciągasz, zamykasz. Jest. To nie ma aż tak dużej mocy trzymania i niektóre, szczególnie tam te dalsze, które mają więcej przewodów, mogłyby trochę mocniej trzymać, no ale to wykombinuję w razie czego dla nich jakąś jeszcze spinkę czy blokadę. W każdym razie jest tak, tutaj jest stacja. Dla każdej z tych rzeczy drukowałem taki uchwyt, żeby to jakoś sensownie tutaj poukładać. Wiem, że można kupić jakieś takie
rynny wielkie i tam wszystko walnąć, no ale chciałem jakiś tutaj w miarę porządek zachować. Wiem, że to i tak wygląda pewnie jak chaos, ale gwarantuję wam, że gdyby chcieć takie podłączenie na górze, to byłby jeszcze większy chaos. No ale nie jest to wersja końcowa. Zmieniły się moje trochę wymagania od tego, ale o tym na końcu. Dobrze, tak jak mówiłem, tu są takimi spinkami podtrzymane przewody. Jest switch, on jest jednocześnie hubem, czyli wchodzą cztery urządzenia i wychodzą dwa przewody USB. Jeden do jednego komputera, czyli jeden w tym przypadku do tej stacji, a drugi w tym przypadku do peceta. Listwa zasilająca, tego nie trzeba tłumaczyć i na końcu jest jeszcze switch Ethernet. On jest po to, żeby zwyczajnie nie przełączać też przewodów między pecetem a stacją dokującą. Są tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, dwa wolne gniazda, więc potencjalnie jakby drukarka miała jakiś upgrade, czy chcieć tu jakieś Raspberry Pi, czy cokolwiek schować pod spodem, no to również żaden problem można podłączyć. Jak ktoś zadaje pytanie, czemu nie Wi-Fi, jakby odpowiedź jest prosta. Router jest na drugim końcu mieszkania. Poza tym Wi-Fi nie osiągnie takiej prędkości na takiej odległości jak przewód i opóźnień. No i tyle. Właśnie chodziło mi też o to, żeby te przewody, które idą do komputera, były jedną taką wiązką. W miarę się to udało uzyskać. Chciałem to jeszcze obwinąć w jakimś peszlu czy czymś takim materiałowym, żeby nie było tego widać jakoś tutaj. Jeżeli chodzi o ten przełącznik i o włącznik stacji, no to ustawiłem je mniej więcej w takiej pozycji, że jak podjeżdżam pod klawiaturę z tamtej strony, sięgam ręką pod spód, za to dokładnie wiem, gdzie jest ten przycisk i ten również też mogę namierzyć, więc mogę tu łatwo trafić i kliknąć. Myślałem, żeby nie przełożyć tego na górę, na przykład nawet przewiercić jakiś tutaj otwór i tylko mieć taki przycisk wystający, który by to przełączał, ale stwierdziłem, że to bez sensu, łatwo to namierzyć, jak już się nauczy, gdzie to jest, no i sprawdza się to. Tutaj jeszcze zasilacz od jednego monitora, no i w sumie to reszta to są kable. Tutaj jeszcze ciekawostka, jest listwa zasilająca, która ma prąd, mimo że się ją wyłączy. Dobra, to żadna ciekawostka, tylko głupi żart. Ten przełącznik kiedyś się przepalił, ponieważ mam podpięte głośniki, które nie wiem, czy są źle zaprojektowane, czy co z nimi jest nie tak, ale pobierają bardzo duży prąd przy podłączaniu zasilania. Pewnie jest jakiś wielki kondensator, który się ładuje i zwyczajnie przełącznik się w końcu przepala. I podobna kwestia była ze smart gniazdkiem, ale o to wam na końcu powiem. Także zwyczajnie zalutowałem to, bo stwierdziłem, że po co będę to wymieniał, jak i tak się zaraz przepali na nowo. Więc to wygląda w ten sposób na tę chwilę. Więc pokażę wam mniej więcej, no, jak to się przełącza. W tej chwili jest obraz z laptopa. Włączę tylko monitory. O! Taki gostek jest i taki. I teraz włączę peceta. Włączę peceta i może laptopa. No, że na razie nie będę odłączał. Chociaż ten monitor potrafi sobie sam wykryć źródło i się przełączyć. Ten trzeba przestawić ręcznie. No, ale to mniejsza. Nie będę odłączał, pokażę, że na tym monitorze będzie dalej laptop, a tutaj sobie wezmę peceta. Dobra, no to przełączę sobie źródło. Do peceta są podłączone przez DisplayPorty. Do tej stacji jest to podłączone przez HDMI. Zwyczajnie stacja i tak nie da więcej klatek niż 60, więc nie ma co tutaj się bawić. No i dobra, teraz nie mogę sobie myszką przejść na ten drugi ekran. No bo jest, wiadomo, odłączony, więc sobie kliknę ten przycisk od spodu. A to wam od razu pokażę, bo też jest tutaj dioda, która sygnalizuje, które urządzenie jest używane. Teraz jesteśmy na dwójce. Teraz jak kliknę, no to przełączyło się na jedynkę. To świeciło oryginalnie jaśniej, ale zakleiłem to taśmą właśnie dlatego, że świeciło jaśniej. Dobra, jakiś tam dźwięk był. Kliknęło się i teraz ta myszka jest... Klawiatura i wszystkie rzeczy powinny być tutaj. No i działa, więc sobie włączę coś innego, na przykład o, taka znana nuta również. Dźwięku nie ma, bo jest na słuchawkach z tego, co widzę i słyszę. No ale tego dźwięku nie trzeba wam przedstawiać. Więc tak to wygląda. Mogę też teraz wyłączyć te stacje od spodu,
sięgnę tam ręką i się wyłączy ten lewy ekran i powinien się automatycznie przełączyć wtedy na ten z peceta. No i jest. Także jeżeli ktoś szukałby inspiracji do jakiegoś podobnego setupu do pracy, no to jest. Ale mówiłem, że zmieniły się wymagania. No i właśnie, na koniec jak ogarnąłem te wszystkie rzeczy pod spodem, no to zdałem sobie sprawę z tego, że w sumie to fajnie też postać przy biurku. Więc zamówiłem stelaż elektryczny, który będzie to biurko podnosił. Ale, jak się domyślacie, on pod spodem te belki ma inne. Inny jest układ tego wszystkiego, więc muszę to zdemontować, zamontować inny stelaż i rozplanować te rzeczy inaczej. I może trochę lepiej ogarnąć te przewody, skoro już będę robił to drugi raz i mam jakieś tam doświadczenie, więc mniej więcej jak to wygląda. Jak się domyślacie, będę musiał też zdemontować te uchwyty. A szkoda, bo są bardzo fajne. Swoją drogą polecam firmę. Ja to chyba na Amazonie kupiłem. Fajnie wykonane i niedrogie. Właśnie, słuchajcie, bo już skończyłem, posprzątałem po tym nagrywaniu, a zapomniałem wam powiedzieć o tym gniazdku. A dlaczego chcę wam o tym gniazdku powiedzieć? Słuchajcie, to gniazdko, niby jakieś lepsiejsze było TP-Linka, mimo tego ma taki dziwny kształt i nie bardzo pasuje do tego gniazdka. Możecie podpiąć wtedy tylko jedną rzecz, bo to jest na tyle duże, że zablokuje drugie gniazdo. W każdym razie, jak widzicie, to ma taką narośl tutaj. O, ta narośl to klej na gorąco. Jak mówiłem wcześniej, z tym też był problem. Okazało się, że mimo że to jest takie lepsze gniazdko, no to w środku za włączanie i ogólnie rozłączanie zasilania odpowiada zwykły, mały, tani przekaźnik. Więc jeżeli zwykły switch się przypalił, przyspawał od tych przepięć, czy jak to się tam nazywa, bo już nie pamiętam, w każdym razie, że iskrzy przy włączaniu, no to taki przekaźnik również się w końcu zespolił i cały czas zwierał albo się nie przełączał. Trzeba było to naprawić. Montowanie z powrotem takiego przekaźnika mija się z celem, bo skoro jeden się przepalał, no to drugi też się w końcu przepali. A uważam, że jak coś już robić, no to trzeba to zrobić dobrze. No i zobaczcie, klikam i nie wiem, czy to słyszycie, ale oprócz samego dźwięku switcha nie ma tutaj tego dźwięku charakterystycznego dla przekaźnika. Dlaczego? I dlaczego jest ta narośl? Teraz się wszystko wyjaśnia. Znalazłem u panów Chińczyków, już nie pamiętam dokładnie jaki model, ale taki jak najmniejszy SSR, czyli taki powiedzmy większy tranzystor do prądu takiego zmiennego jak mamy w gniazdku, i on tam fizycznie nie pasuje za dobrze, ale cała logika, czyli napięcia na tych płytce odpowiadają sterowaniu tego SSR-a i stany dokładnie tak samo. Także bez żadnych większych kombinacji i przeróbek, oprócz wycięcia tej dziury, czyli w sensie bez elektronicznych jakichś kombinacji, po prostu zastąpienie przekaźnika tym SSR-em spowodowało, że to działa, nie klika i nic się nie spawa. Podejrzewam, że on ma jakiś gasik czy coś tam w tym stylu. Ja się już tym dawno nie zajmowałem, więc nie pamiętam już dokładnie tych wszystkich terminów. Jak dokładnie wiecie, no to piszcie. Chętnie sobie przypomnę i się dowiem co i jak. W każdym razie zdarzało się nawet, że włączając za pomocą listwy przełącznika tych głośników, to wywalało korki również. Na tyle duży był ten skok. Odkąd to zostało zrobione, no to już ten problem też nie występuje. Więc zakładam, że przy okazji to ma coś w środku takiego, co zapobiega takim problemom, skokom napięcia, czy jak to tam się nazywało. Powiedzcie mi proszę, bo serio już nie pamiętam takich fajnych terminów na te wszystkie rzeczy. No, jak będziecie chcieli, to wam znajdę i podeślę, co to jest dokładnie za model tam zamontowany. Nie pamiętam, jak było prądowo. Czy ten SSR ma możliwość przesłać większy prąd niż ten przekaźnik, czy nie. W każdym razie, no, bardzo fajny upgrade takiego gniazdka. Udało się go nie dość, że uratować, to trochę ulepszyć. Tak? Zatwierdzasz, że dobrze zrobiony? Niezainteresowany. Ściany są ciekawsze. No nie pamiętam, czy w końcu powiedziałem, czy nie, dlaczego ta narośl jest tutaj, więc powiem to jeszcze raz. Ta narośl jest tutaj, bo ten SSR był dość duży. Ja go odchudziłem, odskrobałem fragmenty jego obudowy.
tak, żeby jak najbardziej się tu zmieścił, no ale i tak musiałem wyciąć taki otwór tutaj, żeby to się zmieściło. I finalnie też zalałem to klejem. Dlaczego? No właśnie dlatego, że żeby nikt tam przypadkiem się do niczego nie dotknął. A jak ktoś się dopatrzył do takiego antypaternu, czyli że listwa, do której wchodzi przewód od jednej listwy pod spodem, a potem jeszcze do trzeciej, no to ma rację, tak nie można robić. Bardzo zły pattern. Chyba że taka listwa pojedyncza służy tylko jako przedłużacz. I tamta druga praktycznie też, bo jest do tego podpięta tylko drukarka i zazwyczaj wyłączona. Ważne jest też to, że wiecie, ile każdy najsłabszy element tego chainu, tego łańcucha, tych listw, potencjalnie jaki najmniejszy prąd on może przekazać. I jeżeli te urządzenia w sumie na końcu, czy ogólnie w sumie w całym połączeniu nie przekraczają tego najsłabszego, to nic złego się nie stanie. O ile nie zrobicie czegoś bardzo dziwnego, czyli kupicie jakieś turbo mocne listwy, podłączycie masę urządzeń, które ciągnie bardzo dużo prądu i zwyczajnie finalnie przewody w ścianach wam nie wytrzymają, no ale tu na to już nic nie poradzę. Z głową, jeśli wiecie co robicie. Jeżeli coś z tego co tu zobaczyliście technicznie was interesuje, czy co to jest w tym komputerze, i podkreślam, że to jest komputer, a nie choinka, odnośnie audio czy innych tutaj tych sprzętów stacji użytych na dole, to piszcie, to może się zrobi drugi odcinek i tam wam opowiem, dlaczego takie, a nie inne wybrałem. Niedługo też wrzucę unboxing właśnie tego stelaża elektrycznego, który wybrałem, ponieważ jak wybierałem to, na przykład do tego nie było w ogóle za dużo informacji na rynku. Także taki unboxing będzie wartościowy, żebyście sobie zobaczyli, co tam jest w środku, jak jest to wykonane, jakbyście sami stali przed takim wyborem. No i też wam powiem, dlaczego akurat taki, a nie inny. I to chyba tyle. Fajna opcja z tym jest, polecam. Półkę też trzeba będzie zdemontować, żeby to mogło jeździć. No ale przynajmniej też przy drukarce, jakby się coś robiło, to nie trzeba siedzieć, tylko jeszcze można postać. Także zachęcam do pisania komentarzy, jeśli macie pytania. Postaram się odpisywać, a jak będzie więcej podobnych pytań, to odpowiem w kolejnym materiale na ten temat. Standardowo zapraszam do subskrypcji i lajkowania. No i to tyle, pozdrawiam was, cześć.